Dziś beatyfikacja 10 sióstr elżbietanek. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 11 w katedrze wrocławskiej. Transmisja na antenie naszej stacji. 10 sióstr elżbietanek, które dziś będą wyniesione na ołtarze, reprezentuje ponad 100 sióstr z tego zgromadzenia, które zostały zamordowane w czasie II wojny światowej przez żołnierzy Armii Czerwonej. Ginęły w obronie swojej godności, czystości i wiary, wstawiając się za sobą nawzajem. Siostry elżbietanki całkowicie poświęciły się Bogu. Jawią się jako znak sprzeciwu wobec cywilizacji braku miłości. Każda z sióstr przeżyła drogę krzyżową w łączności z Chrystusem, dając tym samym dowód wierności w dźwiganiu Jego krzyża aż do końca, podkreśla postulatorka procesu beatyfikacyjnego sióstr męczenniczek, siostra Miriam Zając. Męczennice to są takim, przynajmniej dla naszego zgromadzenia, to one są takimi jak wiatr w żagle, są takimi mocarzami ducha. Ta ich duchowość prosta, ta troska o człowieka, to otwieranie się na bliźnich, to jest takim radykalnym wezwaniem jak gdyby na dzisiejsze czasy. I one nas jako elżbietanki zachęcają do tego, by każda z nas i nie tylko z nas, ale nawet osoby świeckie, żebyśmy my byli takimi nośnikami światła Ewangelii na te dzisiejsze trudne czasy. Siostra Miriam Zając dodaje, że heroiczna postawa sióstr, które oddały życie w obronie czystości, może być impulsem dla wielu młodych dziewcząt, które nie cenią daru czystości. Siostra Maria Paschalis Jan i 9 towarzyszek stają się patronkami dla kobiet, które w swoim środowisku są poniżane. Szczególnie bliskie będą też dzieciom i kobietom dotkniętym dramatem gwałtu, molestowania czy pedofilii, ale także lekarzom i pielęgniarkom. Uroczystością beatyfikacji dziś w katedrze wrocławskiej przewodniczył będzie prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych ksiądz kardynał Marcello Semeraro. Transmisja uroczystości od godziny 11 w telewizji Trwam.